Od lipca duże zmiany, jeśli chodzi o pomoc Ukraińcom, i oni już piszą ostro na swoich grupach. Rosjanie mieszają w opiniach publicznych w Polsce. Przyjrzymy się dziś temu bliżej. Następnie kolejne dopłaty dla Polaków, i to niezależnie od progu dochodowego. A na koniec nowe inwestycje w PKP. Ja się nazywam Maciej Podstawka, witam szanownych Państwa na kanale Bądź na Bieżąco. Nie przynudzajmy, lećmy od razu z pierwszym tematem. Всім добрий вечір. Лідер фракції тут, голова Офісу Президента тут. Od 1 lipca zaczną obowiązywać przepisy, które zmienią życie miliona Ukraińców mieszkających w Polsce. Część z nich będzie musiała sprostać nowym wymaganiom. Rząd tłumaczy, że chodzi o bezpieczeństwo. Legalizacja w Polsce, polskie karty pobytu, porady prawne. Grupa na Facebooku liczy już prawie 100 tysięcy osób. Ukraińcy pytają o wnioski, karty pobytu, ubezpieczenia oraz o to, na jak długo można wyjechać z Polski, by nie stracić statusu ochronnego. Opisywano już sytuację, gdy Ukraińcy tracili swoje statusy ochron, ponieważ na jeden dzień wyjechali do Ukrainy, na przykład na pogrzeb. O tym, że nie mają prawa do świadczeń, dowiadywali się już na szpitalnym oddziale ratunkowym, gdy przychodziło im zapłacić za zabiegi. Z ustawy wynika, że od 1 lipca nastąpi wygaszenie wsparcia w zakresie finansowania, wykonywania fotografii, jednorazowego świadczenia pieniężnego, 300 zł na zagospodarowanie. Wiceminister Duszczyk podczas prac nad projektem zastrzegał, że nowelizacja nie likwiduje tych uprawnień, a je zamraża. Uzasadnia to tym, że nie wiadomo, jak przebiegać będzie wojna w Ukrainie, czy nie dojdzie znowu do masowego napływu uchodźców. W takiej sytuacji narzędzia ustawy pomocowej można bez problemu przywrócić. Od 31 lipca finansowanie wsparcia w postaci zakwaterowania i wyżywienia uchodźców z Ukrainy, będących w szczególnie trudnej sytuacji, będzie możliwe jedynie na podstawie podpisanej umowy z właściwym miejscowo wojewodą lub organem samorządowym, działającym na polecenie wojewody. Największe kontrowersje wzbudza wygaszenie świadczenia pieniężnego z artykułu 13 ustawy pomocowej, związanego z rekompensatą kosztów pobytu i wyżywienia uchodźców, ponoszonych przez właścicieli lokali prywatnych, tak zwanego świadczenia 40 zł. Zdaniem resortu, próby uszczelnienia systemu nie powiodły się i z tym pobytem jest związanych coraz więcej patologii. Pomoc dla uchodźców z Ukrainy ma się skupić w ośrodkach wspólnego zamieszkiwania finansowanych na podstawie artykułu 12 ustawy pomocowej. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uzasadnia, że zasadniczym celem zmiany artykułu 12 ustawy jest uszczelnienie systemu udzielania pomocy w miejscach zbiorowego zakwaterowania. Wszyscy my tut, nasi wojskowi tut. Zacznijmy może od początku. Polska z jednej strony jest krajem, który przyjął największą liczbę uchodźców z Ukrainy po wybuchu wojny w 2022 roku, ale i wcześniej byliśmy tutaj rekordzistami, jeśli chodzi o imigrantów ukraińskich, którzy przyjeżdżali do nas głównie do pracy. Wielu Polaków chętnie otworzyło swoje domy, a rząd wprowadził liczne programy wsparcia. Jednak wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. Rząd Prawa i Sprawiedliwości, który na początku mocno wspierał uchodźców, zaczął wprowadzać zmiany, które dla wielu mogły wydawać się krokiem wstecz. Wiceminister MSWiA teraz, Maciej Duszczyk, podkreśla, że chodzi o bezpieczeństwo i konieczność weryfikacji tożsamości. No ale problem jest w tym, że od początku my powinniśmy dawać takie informacje właśnie dla Ukraińców, bo to tworzy tylko kolejne zgrzyty, co pokazują właśnie komentarze w internecie. Nowe przepisy wymagają od uchodźców okazania ważnego dokumentu podróży, żeby uzyskać PESEL, no i dostęp do świadczeń socjalnych. Problem w tym, że wielu uchodźców, zwłaszcza starszych czy niepełnosprawnych, takich dokumentów o dziwo nie ma i nie może łatwo ich zdobyć. To nie jest tylko utrudnienie, tylko wykluczenie, za co będziemy obwiniani właśnie my, bo od samego początku nie wprowadziliśmy jasnych zasad weryfikacji, no i jasnych zasad właśnie tych zasiłków socjalnych. I to właśnie między innymi dlatego rządzący nie mogą już się z tego wycofać. No bo jakbyśmy od początku powiedzieli, że okej, dostajecie te wszystkie pomoce na pół roku, na 9 miesięcy, może na rok, no to nie byłoby z tym problemu, że po tym roku tego nie ma. Po prostu każdy by wziął się za robotę i zaczął szukać dla siebie pracy, bo wiedziałby, że okej, mam tylko 12 miesięcy. Jak się nie dostosuję do życia tutaj w nowym kraju, no to będzie po mnie. A teraz jak nagle zabierzemy, przyzwyczajając ich najpierw do tego, że to wszystko było nielimitowane, może być problem.
No i widzimy, jak Polska, kraj znany z gościnności, zaczyna stawiać biurokratyczne bariery. Na razie nie są jakieś duże, ale już widać reakcje w internecie. Czy to oznacza, że teraz priorytetem staje się polityka stop ukrainizacji Polski, jak głosiła do tej pory Konfederacja? Grzegorz Braun przecież z tej partii o tym grzmiał. Ani centa, ani grosza więcej dla Ukraińców. No i okazuje się, że jak zmieniono trochę nastawienie do tej gaśnicy z udziałem Grzegorza Brauna, tak teraz się okazuje, że powoli nasz rząd zmienia również na konfederacyjne podejście do polityki migracyjnej. Nie zapominajmy, że nowe przepisy wprowadzają również obowiązek szkolny dla dzieci uchodźców od września tego roku, czyli od przyszłego roku szkolnego. Z jednej strony to dobre rozwiązanie, bo edukacja jak najbardziej jest kluczem do integracji. Z drugiej strony polski system edukacji już teraz ledwo radzi sobie z obecnymi wyzwaniami. Nie mamy nauczycieli do tego, żeby faktycznie byli w stanie obsłużyć taką ilość uczniów. Co ciekawe, rząd nie zapomina o zmniejszeniu wsparcia finansowego. Od 1 lipca Ukraińcy nie będą już otrzymywać tej jednorazowej zapomogi 300 zł na załatwienie formalności, a osoby prywatne przestaną też dostawać 40 zł dziennie za ugoszczenie uchodźców. Dla niektórych z Was może być to oczywiście dziwne, że w ogóle takie rozwiązania jeszcze funkcjonują. I tak funkcjonują. Czyżbyśmy wracali do czasów, kiedy Solidarność była sloganem i niczym więcej, czy wreszcie nasza polityka zaczyna realnie patrzeć na problemy? I jak myślicie, czy przez to wszystko dojdzie do jeszcze większych, do jeszcze większego zaognienia relacji pomiędzy Polakami a Ukraińcami? Bo pamiętajmy, że jest ich u nas bardzo dużo. Raczej nie chcielibyśmy być do siebie wrogo nastawieni. Dajcie znać, co wy w ogóle o tym myślicie w komentarzach, a my lećmy dalej. Jest kilka różnych sposobów, metod tego oszustwa. Według doniesień prasowych, polskie firmy otrzymują dziwne oferty na zbadanie opinii o Rosjanach i Ukraińcach. Pytania są bardzo tendencyjne, a możliwość zarobku ogromna. O tym, że Rosja bada nastroje w Polsce, oferując polskim firmom 200 do 300% wyższą zapłatę niż wynoszą stawki rynkowe, poinformowała Rzeczpospolita. Jeden z przedstawicieli takiej firmy powiedział gazecie, że oferty składane są wyłącznie drogą mailową, z adresów Gmail. W stopkach maili były podawane adresy, które po sprawdzeniu albo w ogóle nie istniały, albo kierowały do firm czy instytucji, które nic o takich ofertach nie wiedziały. Z reguły były podawane dwa kraje zleceniodawców – Holandia i Francja. Ponadto numery telefonów, które były podawane w stopkach, były fałszywe. Czytamy. Gazeta zwraca uwagę na treść proponowanych pytań i kwestie, których zwykle na rynku się nie porusza. Chodzi na przykład o to, jaki stosunek Polacy mają do Ukraińców, co ich denerwuje, co im przeszkadza, czy Polska powinna się pozbyć Ukraińców z kraju. Były też pytania o stosunek Polaków do Rosjan, na przykład czy Putin dobrze zrobił, że zaatakował Ukrainę. Ważnym elementem w tych zapytaniach był aspekt rozkładu poparcia względem partii politycznych, odnotowuje Rzeczpospolita. Przed wyborami do Parlamentu Europejskiego w ofertach doszły nowe pytania, na przykład o zaprzestanie nakładania unijnych sankcji na Rosję i ograniczenie dostaw broni na Ukrainę, ponieważ to jest ze szkodą dla obywateli Unii Europejskiej. Albo czy Rosja nie powinna podjąć bardziej radykalnych kroków, by wojna w końcu się skończyła? Cytowany w artykule Marcin Duma, prezes Fundacji Instytut Badań Rynkowych i Społecznych IBRIS, uważa, że znajdą się chętni do przeprowadzenia takich badań. Jego zdaniem zadawanie nawet wątpliwych, metodologicznie pytań nie jest przestępstwem, a wysokie stawki działają na wyobraźnię. Dziennik zwraca uwagę, że zalew podejrzanych ofert dotyczących sondaży zbiega się z nasileniem innych działań przeciw Polsce. Mamy kryzys na granicy z Białorusią oraz tajemniczą serię podpaleń. Dopiero możemy liczyć na to, że gdzieś tam nasz mózg wyśle taki sygnał, spokojnie, może szklaneczka zimnej wody. No i to trochę taki kolejny news z cyklu Świstak siedzi i zawija je w te sreberka. No tym razem chodzi o tajemnicze oferty dla polskich firm, żeby badały stosunki Polaków do Ukraińców i Rosjan. Niby nic nowego, no takie badania robi się przecież od bardzo dawna w Polsce również, ale jak zwykle to bywa, diabeł tkwi w szczegółach. Po pierwsze, kasa jest bardzo duża. Przesadnie duża, bo 2-3-krotnie większa niż normalnie.
Ktoś ewidentnie chce za to z jakiegoś powodu przepłacić. Po drugie, nadawcy to jakieś dziwne maile z Gmaila, lipne adresy i numery telefonów. Coś tutaj ma śmierdzieć na kilometr. Ale gdyby to była faktycznie rosyjska agentura, to chyba też by to przewidzieli, że od razu zostaną zweryfikowani. No i w stopkach jak byk miała być Holandia i Francja. No bo wiadomo, kraje tulipanów i żabojadów od zawsze interesowały się, co polski Janusz i Grażyna myślą o wschodnich sąsiadach. Takie po prostu ich hobby narodowe, lubią badać takie napięcia społeczne właśnie w Polsce. No i wisienka na torcie, same pytania. Tendencyjnie jak cholera. Czy Ukrainiec w Polsce przeszkadza, denerwuje, może lepiej go za Przemyśl wysłać? A Putin to chyba od razu taki zbawca. Może Unia Europejska powinna dać sobie siana z tymi sankcjami i przestać dawać Ukrainie to, co im teraz daje. No generalnie wszystko wygląda tak, jakby, że jeśli to faktycznie Rosjanie zlecają, jakby chcieli, żebyśmy to wykryli. Oczywiście pierwsze skojarzenie od razu ruska onuca atakuje. Destabilizują, chcą nam namieszać w głowach przed wyborami, no i pewnie może coś w tym być. Ale z drugiej strony to też zbyt oczywiste. Kreml ostatnio jakiś nie jest zbyt subtelny. A tu jakaś próba kamuflażu, a to tamto, więc może ktoś inny chce zwalić winę na Rosjan. Albo sprawić, żebyśmy zaczęli się bać. Albo kilku graczy próbuje rozpalić Polaków przeciw Ukraińcom z różnych pobudek. Przydałoby się dokładnie prześwietlić te sprawy, połączyć kropki, a nie strzelać z pierwszego wrażenia. Piszcie, co wy w ogóle o tym myślicie, czy wierzycie w to, co piszą serwisy internetowe i nasze służby, czy sprawa jest znacznie grubsza. A my lećmy dalej. Ministerstwo Klimatu skierowało do prac rządu projekt ustawy o bonie energetycznym. Minimalna cena za prąd wzrośnie. Uchwalona 23 maja 2024 roku ustawa o bonie energetycznym przewiduje częściowe odmrożenie cen prądu od 1 lipca 2024 roku, co ma być złagodzone przez wypłatę osobom najuboższym jednorazowego bonu energetycznego. Jakie kryterium dochodowe trzeba spełnić, by otrzymać bon energetyczny? Na podstawie artykułu 2 ustawy bon energetyczny jest świadczeniem pieniężnym przysługującym jednorazowo gospodarstwu domowemu jednoosobowemu, w którym wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu w rozumieniu artykułu 3 punktu 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 roku o świadczeniach rodzinnych za 2023 rok, zwanego dalej przeciętnym dochodem za 2023 rok, nie przekraczała kwoty 2500 zł oraz gospodarstwu domowemu wieloosobowemu, w którym wysokość przeciętnego dochodu za 2023 rok na osobę nie przekraczała kwoty 1700 zł. Zgodnie z tymi przepisami, co do składania wniosków o wypłatę bonu energetycznego, przyjmuje się, że jedna osoba może wchodzić w skład tylko jednego gospodarstwa domowego. O ile umowy międzynarodowe nie stanowią inaczej, na potrzeby ustalenia prawa do bonu energetycznego w skład gospodarstwa domowego zalicza się osoby posiadające obywatelstwo polskie, mające miejsce zamieszkania i przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opozycja chce przedłużyć mrożenie cen. I czy to nie jest ironiczne, że rząd najpierw kreuje kryzys, żeby później go bohatersko rozwiązać? Bo to trochę przypomina takie stare dobre czasy PRL-u, kiedy towarzysze najpierw narzucali absurdalne ograniczenia, by później dumnie wprowadzać bony i kartki, dzięki którym będziecie mieli możliwość coś kupić. Dzisiaj zamiast kartek na mięso mamy bony energetyczne, a wcześniej były bony na wakacje i tak dalej. Czysty Orwell, proszę Państwa. Od 1 lipca 2024 czeka nas częściowe odmrażanie cen prądu. Rząd zamiast zająć się strukturalnym problemem kosztów energii postanowił wprowadzić bony energetyczne. 2,5 tysiąca złotych dla samotnych gospodarstw i 1700 na osobę w rodzinie pod warunkiem, że dochody nie przekroczą określonych progów. Wygląda na to, że zamiast rozwiązywać prawdziwe problemy, rząd rozdaje pieniądze, które sam sobie wcześniej odebrał. Znaczy nam odebrał. Wszystko to przypomina trochę takie rządowe darowizny. Weźmy choćby daninę solidarnościową, czyli dodatkowy 4% podatek dla najbogatszych wprowadzony w 2019. Od taki PRL-owski akt sprawiedliwości społecznej, gdzie odbiera się tym, którzy zarobili więcej niż 1 000 000 zł rocznie, żeby dać tym biedniejszym.
Do tego dochodzi podatek od zakupu szóstego i kolejnych mieszkań od stycznia 2024 na poziomie 6%. Brzmi to jak doskonały sposób na zniechęcanie inwestorów i dodatkowe zubożenie klasy średniej, która buduje ten kraj. Nie zapominajmy też o nowym świadczeniu dla osób z niepełnosprawnościami w wysokości od 40 do 220% renty socjalnej w zależności od poziomu potrzeb. I czy to nie jest kolejne potwierdzenie, że rząd chce po prostu załatać dziury, zamiast stworzyć spójny program podatkowy i dyscyplinujący Polaków, przedsiębiorców do tego, żeby właśnie sami budowali bogactwo. Rząd przypomina dzisiaj takiego hydraulika, który najpierw sam wybija dziury w rurach, a potem triumfalnie je naprawia, twierdząc, że ratuje nas przed potopem. To nie jest tylko polityka, to kabaret, który serwuje nam iluzję rozwiązywania problemów, które niestety sami tworzą. Czemu nie podejść do tego na poważnie i powiedzieć wprost? Zrobiliśmy bałagan, albo nawet okej, poprzednicy zrobili bałagan, ale teraz mamy 4 lata na rozwiązanie tego bałaganu i wprowadzenie trochę większych restrykcji. No ale nie, lepiej jest się bawić w takie PR-owe sztuczki, by z jednej strony podnosić ceny prądu, z drugiej strony udawać tego świętego Mikołaja z bonami energetycznymi. No i co? No i fajnie tak się żyje, tylko my coraz bardziej uzależniamy się od państwa. Mam na imię Ula, od 1,5 roku prowadzę pociągi, jestem jedną z 8 maszynistek w PKP Intercity. PKP Intercity planuje na jesieni ogłosić przetarg na nowe pociągi, które będą mogły przewozić pasażerów z prędkością do 250 km na godzinę. Informację tę potwierdził prezes zarządu spółki Janusz Malinowski w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Obecnie jedynymi pociągami we flocie PKP Intercity, które zostały homologowane do prędkości 250 km na godzinę, są pociągi pendolinowe. Przewoźnik posiada ich 20. Wcześniejsze zapowiedzi PKP mówiły o przetargu na pociągi piętrowe. Malinowski wyjaśnił jednak, że pierwszeństwo ma przetarg na pociągi przystosowane do podróżowania z prędkością 250 km na godzinę. Planujemy ogłoszenie tego przetargu na jesieni tego roku, stwierdził prezes spółki. Malinowski dodał, że obecnie trwają jeszcze ostatnie analizy, które mają określić, ile szybkich składów PKP zamierza pozyskać w ramach przetargu. Co jest istotne w tej pracy? Moim zdaniem trzeba być opanowanym, skupionym, podejmować szybkie decyzje i mieć podzielność uwagi. Jeśli chodzi o pociągi, to faktycznie w Polsce jest ok, ale dobrze, żeby jeszcze bardziej rozbudować. Głównie dobrze by było, żeby powstało w końcu to CPK, ale nie wiadomo, czy kiedykolwiek będzie i czy jeśli już powstanie, no to takie, jakie zakładano, że z najdalszego punktu w Polsce do CPK będzie można się dostać w 2 godziny. W każdym razie pociągi w Polsce mają całkiem spoko standard, no ale już słyszeliśmy niejednokrotnie o blokowaniu chociażby konkurencyjnych firm z Czech, co też daje możliwość PKP Intercity na windowanie cen, co chyba nie jest zbyt zachęcające dla ludzi, którzy chcieliby się przesiąść z samochodu właśnie na taki rodzaj komunikacji.